Ale mamy piękne gwiazdy. Dzisiaj jest piękna pogoda, której nie ma, i ta piękna ziemia, do której zawitamy i zarazem zapukamy. Aureox, lecę dzisiaj do ciebie. Dopadniemy mojego przyjaciela Aureoxa, który mnie tutaj zostawił, a ja się cieszę. O, widzowie, robimy test aktywności, że mam taki dzisiaj wspaniały humorek. To kto teraz mnie słyszy, klika łapeczkę w górę, oczywiście kto chce, i napiszcie komentarz. W komentarzu możecie napisać, czy mnie słyszycie. Przykładowo, ja słyszę albo ja jestem. Sprawdzamy obecność. Klikajcie tą łapeczkę i komentarz, przypnę wam serduszko. A przy okazji, jak już tam piszecie albo klikacie, to subskrybujcie mój kanał. Kto jest nowy, kto jest nowa, to zostawcie subika dla Smajslowa. Ja rymuję, nawet nie czuję. Lecimy po 700 tysięcy subskryberów. Dzisiaj to wbijamy, spójrzcie jak mało brakuje. Subskrybujcie z dzwonkiem, byłbym naprawdę wdzięczny. Ja lecę, uwaga, kto zdąży kliknąć suba? Ty klikając łapkę w górę, czy ja zlatając na to? Uwaga, uwaga! I czas się skończył, straciłem 4 serduszka, ale to jest nic, bo dzisiaj lecimy na ziemię, budujemy rakietę. Kosmici mnie się słuchają, oni myślą, że jestem ich przywódcą. A wcale tak nie jest. W środku to tak naprawdę ja, prawdziwy Smajslow, żaden kosmitaju. Ale będziemy go dzisiaj udawać, że jestem kosmitaju, bo wściedzi kosmitaju się nabiełają, że jestem ich przywódcą. Przywódca! To nie żył siebie przywódca! Ej, wyglądam jak bobek generalnie, no spójrzcie. Nie chcę już na siebie patrzeć. Dobra, weźmy, przemieńmy z kamerkę i... Kośmitaju, gdzie jesteście? Budujemy rakietę i lecimy na ziemię. Wielki powódź! Lecimy wszyscy! Zabieram kośmitajów tak samo, żebyśmy dopadli Aureoxa, który jest na ziemi. Musicie sprawdzić jego kanał, bo on tam poleciał, jest złą kosiem i nie wiem, czy on jeszcze tam z kimś jest, ale ma UFO. Czekaj, normalnie może gadajmy, ale nie wiem, czy oni tutaj gdzieś są. Nie ryzykujmy. Okej, ja jestem kośmitaju, ja jestem przywódcą i wzywam was. Kośmitaju, pojawcie się przy mnie. Może tu w maszynowni już konstruujecie tę rakietę, bo ja bym powiedział. Kośmita mi napisał w ogóle na tabliczce, nie? Że dzisiaj ta rakieta będzie. Napisał jakoś jutro, a ja byłem w szoku, że on mi dał taką jakąś zagadkę, cyfry jakieś wpisał i ja ogarnąłem, że to jest jutro, nie? Sojusz, widzowie, sorry, że tak gadam, czasami będę niezrozumiały, ale ja muszę tak gadać, wiecie? Bo namieram w ten sposób kosmitów. Oni myślą, że jestem ich przywódcą, gadając, wiecie, jak po kosmitajemu, jak Aurox, tak. A tak gadam specjalnie. Okej, ogarnijmy. Lecimy, działaś na ziemeusz. Jedyne, co się mogę bać, to właśnie przedatorzy, którzy na mnie połują. I oni już myślą, że ja naprawdę jestem kosmitą, a ja nie jestem. Więc czego musimy, widzowie, się bać? Tylko pytanie, gdzie są moi kosmitaju? Przeszedłem już połowę wioski i nie ma ich. Halo! Szczefan, Bobek, mały, może tutaj są? O, tu byli wężoni moi przyjaciele. Ej, właśnie! O nie, zapomniałbym prawie zabrać moich najlepszych przyjaciół, którzy tutaj gdzieś są, skryci. Przez to wszystko, przez ziemię. Ja, dobra. Przypomnijcie mi w razie w komentarzu, jakbym naprawdę zapomniał, bo pierwsze co musimy zrobić to rakietę dla nas wszystkich. I wtedy następnie odnaleźć Senheda, Karton Kata i Doga. Longcorsa nie ma, więc to chyba wszyscy. Od razu piszcie komentarze, przypnę wam serduszko. Kośmitaju, bo ja się zatrzymać gdzie jesteście. W ogóle, o, tutaj jeden z nich zbudował dla mnie serduszko i dla was, widzowie, nie? Kazałem mu to i on coś robił. Oni wszystko łobią, to co im rozkaże. Oglądajcie ten filmik do samego końca, bo tu będzie budowana rakieta, będzie UFO i polecimy na ziemię. To będzie mój gigantyczny, największy powód na ziemię. To musi się po prostu stać. Kośmitaju, może tutaj. Co się znajduje? O, jakiś ścianie materiał. A, coś wejść. Tu jesteś! Siema, kośmitaju, siema, Bobek. Przepraszam, siema, najlepszy. Tak, ukłon, ja być swoim przywódcą. Dobrze się zachowujesz. A ja tak pokrywać ciebie. Dobry kośmitaju. Słuchaj, ja potrzebuję rakietę. Do ziemi. To jest mi bardzo potrzebne. Ty to musisz stawić już teraz, bo ja już lecicie, nie mam czasu generalnie. Tutaj mnie czas ściga, wiecie, żegarek mam i tu pilnuję czasu. Musisz coś robić, czujesz, kośmitaju? Ej, o, co ty robisz?
Tabliczka? Szkoda, ma tabliczkę. Pisze co chwilę do mnie jakieś tabliczki. Czajcie? On mi jakieś robi zagadki i pisze dziwne słowa. Wczoraj mi napisał jutło, ale to tak dziwacznie brzmiało. Głos mi się czasami ciężko się udawać. Koszmiczaju, co ci czułobyś na tej tabliczce? Tu nic nie pisze. Coś mi chcesz przekazać? Może napisał, uwaga. My 6y... Po 4, 5, 3, 7, B, 4, O, 2, W, 3, ty... Nie rozumiem, o co tu chodzi? Już wiem, trzeba czytać same litery. Żadnych chipów. Ej, czytamy tylko same litery, słuchajcie. My potrzebować materiał. Rozumiem, materiał do rakiety, do UFO, nie masz sprawy, mów co potrzebujesz, w sensie jak to zdobyć, bo ja nie wiem, mam w eku coś takiego jak panel, jakiegoś jaśnie szkło, deski świerkowe, może księżycowa ziemia, oj, mam nawet diamentowy miecz, księżycowa ziemia, flaga, patyk, co chcesz, kłaty, patyki mam, ja coś powiedział, iść, ziama, i ziama, a, rzeczowo mam iść, okej, dziwny język, ty, czajcie? Bo kośmita jemu, on jakoś dziwacznie pisze cyframi, a jakoś analogowo, czy nie wiem, komputerowo jakoś pisze, ale poniekąd go rozumiemy. Jezu, jak mi się ciężko udaje, no zaraz nie wytrzymię psychicznie, no. Ale musimy to przetrwać, widzowie. O, drugi kośmitaju! Siema, właśnie, gdzie ci byłeś? Drugi kośmita... Ej, no nie wytrzymaj. Kośmitaju, szukaj, czy chcesz budować rakietę? Idź za tym pierwszym, on coś robi. I też to szukać jego, róbcie to szybko, nie mam czasu. Jedziemy w tym do Auroksa go odbić. Ja się naprawdę cieszę, że mam takich błaci bobków. Oni są wspaniali, ci bobkowie. Przepraszam, błacza, jesteście błacza najlepsi. To nie bobkowie, mi się pomyliło. To nie ja. To nie ja, to nie wiem kto powiedział. A Auroksa, wszystko przez niego, to on gadał. O, dobrze, zrozumieli. Musimy uważać, co ja powiedziałem, ups. Oczuś pokazuje, napisał, zobaczmy. Czy żabłać to, co trzeba? A ja mam coś żabłać, okej, okay, nie masz prawy. Trzeba żabłać. Kośmitaju, mogę wziąć wciska, mam dużo eku. Mogę tutaj wciskać i tyle rzeczy, ile chcemy. Wtedy rakieta i polecimy. Jest. Powiem wam, że ciężko się to udaje, nie ten głos. Jeju, ale... głęboki wdech i wydech, sorry, ale... Idziemy po tej rakiecie, lecimy. O, coś mam wziąć? No, nie masz prawy, dobra, oni zbierają jakieś te kable wam potrzebne. Aha, okej, okay, dobrze. Ja jeszcze mam wokół te kłaty, więc to jest dobrze, to też mi coś rzucił. To możemy sobie tutaj ustawić, nie ma problemu, ja tego mogę rozbierać. Dobrze, nie chcę teraz za dużo tego. jednak sporo. O, coś jeszcze takuje, dobra, to może być. Okej, okay, ten coś ma na plecach w ogóle. Chłopcze, jaką dominkę siedzą? Ty, pa, jaką dominkę ma? O, uwaga, poważnie teraz. Coś znowu pisze. Czekaj. Joszka Villagerów. Dobrze. Wioszka Wiedziów, ale co tam wziąć Wioszkę Wiedziów, bo nie rozumiem. Wioszka jest za daleko. Ej, tam są piratorzy, nie możemy iść, kośmitaju. Nie możemy. Tam ci piratorzy są. Czekaj. Iść tam. Nie. Kośmitaju, tu są piratorzy, nie możemy iść tam. Flaga. Nie, oni nas upolują, mogą nas pokonać. Naprawdę, wy chcecie iść tam? Dobrze. Oni chcą mieć wioski wiedział, ale co oni by potrzebowali tam w ogóle? Czy coś napisał? Musimy? Aha, musimy, coś takiego. Dobra. Może... Ja się boję, bo ci piratorzy chcą mnie upołować. Ale czekaj, że mi jeszcze pójdziemy. Kośmitaju, dajcie mi jeść albo cokolwiek. Nie mam jedzenia, mam mało peszeduszek, mam strasznie. Potrzebuję jeść. Amciu. O, zrozumiałem, ja dobrze. Ziemniaki, o to chodzi, takieś. Ale dwa ziemniaki za mało! Więcej potrzebuję. Więcej, jeszcze. Daj mi proszę dwa ziemniaki. Proszę. O, daję rzucza. Wow, rzuci mi. Ile ziemniaków. Okej, okay, wyształci to. Możemy iść. Tylko proszę, jak chcę iść środkiem. Osłaniajcie mnie, bo ci piratorzy faktycznie chcą mnie połować, nie? Trochę się boję iść tam w ogóle. Ej, postawiłem flagę. Cześć, brała flaga? Ej, tu była zielona. Cześć, ty teraz masz zieloną flagę, brałaś brałą? Ej, to dziwne. Nie przejmujmy się tym i chodźmy za kośmitaju. Tylko biegnijmy szybko w miarę, bo tu naprawdę są ci piratorzy. Oni mogą nas zjeść. Ja wiem, co potrafią. Nie wiem, dlaczego tu idziemy. Zaraz ktoś może tu stać.
O nie. Trochę się cykam. Nie wiem, czy to warto iść tam w ogóle. Kośmitaju, nie przyjdziecie! Ej, czekaj za mną! Nie idźcie szybko! Co wy chcecie od tej wioski wiadełów? Ona jest na całą wodą w ogóle. Nie wiem, po czuciu idziemy. Trzymamy te flagi. Jest troszeczkę rzikowne, bardzo rzikowne. Ale dobrze, zjedźmy jeszcze ziemniaka, już tak szybko zrzutniałem. W ogóle ostawił kolejną tabliczkę. Zobaczmy, co napisze. Uwaga. Odziczajmy. 3, 2, 3. Tu poczwakać. Poczwakać mam? Czaj, nie kaczka! Siedzisz jakiś niepoważny! Oga, chłopie, co ci zbierasz? Czy jest potrzebne? On zbiera drewno? No chyba go... Czy ja mam drewno? Mam deszki dębowe, w której te mogę zrobić. Po co my tu przyszli? Kośmitaju, a co mam wykuć drewno? Po co wy to zbieracie i to rozwaracie? Weź mi napisz albo cokolwiek powiedz, pokaż, co potrzebujesz, dokładnie jakich materiałów, bo ja na tym się znam. One też się naprawdziły w naszym ziemi i tutaj wyjadzierowie to wszystko postawili, nie? To nie jest normalnie, więc nie wiem, co on potrzebuje. Zobaczmy, coś pisze na tej tabliczce. Ho, to jakieś dziwne napisy, patrzę, jak to rozczyta. Uwaga. Potrzebne... Pięć deszek? Przecież ja mam deszki 7, mogłeś mi o tym napisać wcześniej! Przecież bym ci dał te deszki! Jaki nie myślący kośmita, tak? Ja nie wytrzymam z nimi. Nie wytrzymam. Ja mam deszki, spójrz, wekuję ci, pokażę w łączce. Patrz, to są deszki, widzisz? Po co my tu szli? Ej, dobra, uciekamy lepiej, bo tutaj na to już mogą być. Proszę, kośmita, ja ci dam 5 deszek. Nie masz prawa, uciekajmy szybko, szybko. To nie, ktoś tam stoi, ty! Tam cię widziałem! Tam kocik metalotów, no nie, uciekajmy. Nie chcę być sezony, Jezus. Tu są jakieś szaby, a chyba oddasz. Szybko zbywajmy, kośmita, proszę, słuchajcie mnie. Ja jeszcze waszym przywódcą i macie mi wszystko robić, dobra. Już wszystkie mamy materiały? Kośmita, kiwnij głową, tak czy nie? Bo ja bym chciał polecieć. I to mi się podoba, kośmitaju! Daj czałuszka, pięknie! Wow, jak ty szybko machasz głową! Czy nie przysiadasz? Ej, bo ci kałki zaraz stanie! Nie tak szybko, kośmitaju! Przeszę, proszę! Zostaw tą głowę w spokoju! Chodźmy, bo już mnie oszuszał! Co oni są dziwni, tragedia! Ryżo, czy dawajcie tą makietę robimy? Dlaczego my w ogóle się zastanęliśmy? Gdzie tu poletorzy na nas polują, nie? A my stoimy na księżyczu? I oni mogli nas dobrze zjeść, aż połować mi albo czekowek. W ogóle operatorzy się nie pojawili, nie? Ani się nie pojawiają. To jest dla mnie bardzo dziwne. O coś z tym chodzi? Nie wiem, dobrze. Stawiajcie rakietę teraz. Rakietę, ja chcę lecieć do ziemi, kośmitaju. Róbcie to, mamy wszystkie materiały, ja mam deszki. Czemu ty kiwasz go, nie? A przed chwilą ten kiwał, że tak. To już wy sami nie wiecie, tak czy nie. O, nie mam czasu, zegarek mi tyka, a Rox już tam przejmuje ziemię, ja nie wiem, co on tam robi, czy już ta ziemia ciała jest. Możecie widzowie, napiszcie mi w komentarzu, co robi Rox, a przypominam wam serduszko, każdą informację cenną doceniam. Możecie, czekajcie tutaj, ja tylko coś muszę tu zrobić. Słuchajcie, bo ten Rox jest na tej ziemi, możecie przy okazji sprawdzić i zobaczyć, co on tam robi, napisać mi w komentarzu wszystko, nie? Okej, wracamy. Dobrze, co ty napisał, że mój... Nie, tabliczka, co tym razem? Hej, tak ciężko się buduje tą rakietę? Czekajcie, co napisał? Nie mieć wszystkiego. Aha, wszystkiego nie mieć, dobra, co chcesz? Mów, pokażuj cokolwiek. Okej, chodźmy. Czyli rakieta jest w trakcie budowania. Zaraz powinniśmy ją mieć. A ja już nie wytrzymuję. Wiecie z tym, widzowie, nie mogę powiedzieć tak za głośno. I dobrze, idziemy teraz w tą stronę. A, kośmitaju, stać teraz wszyscy, słuchajcie mnie, gdzie są moi przyjaciele, czy wiesz, gdzie są moi przyjaciele, Carlton Jack, Shining Head i tak dalej, bo trzeba będzie ich szybko, pomożecie mi, czy coś? Znaczy moi przyjaciele, Carlton Cat, Jock, oni są fajni, taki, jak nie, czemu taki wasz gość, że nie, ale to są moi przyjaciele, i też musimy ich wziąć, o nie, oni są dziwni. No, pokażą mi, że nie. Troszeczkę się przestraszyłem. Nie powinno tak być, trzeba wejść do środka. Ja tylko chcę rakietę. Czekam tylko na jedną rzecz. Rakieta. I lecimy prosto na ziemię. Nic poza tym, nic więcej nie chcę. No jeju, czego być tu więcej? Ja jestem na tym księżycu już płat miesiąc, czajcie? Miesiąc i chyba 10 dni. Więc tyle czasu minęło, ja już nie chcę być tu dłużej, nie? Dobrze, co oni robią? A postawił tabletkę, uwaga. Czy czabliczkę, co mówię. Tu być ważne rzeczy. Aha, ważne rzeczy. Okej, okay, to oni zbierają. To zbierajcie te rzeczy. Ja do was przyjdę zaraz. To pozbierajcie je. Kośmita, jak będziecie gotowi, to wyjdźcie na środek wioski. W sensie, jak będziecie mieć rzeczy. Okej, okay, odejdźmy sobie chwilę. Normalnie już gać, odetchnijmy.
Ojeju, ale ciężko się dogada po kosmitajemu. Ja to robię tylko ze względu na to, aby polecieć na Ziemię, nie? Specjalnie tak mówię. Jak tylko wrócę na tą Ziemię, to tak dopadnę tego Auroxa. Zrobimy coś więcej. Jestem ciekawy, co tam jest już, nie? Bo Longcore zjadł cały świat, on go wziął ze sobą, poleciał UFO i jest faktycznie na tej Ziemi. A ja tu się męczę z tymi kosmitami. Dobrze, że oni mnie nie rozwalili albo nie przemienili jakoś gorzej. A ja zrobiłem 300 IQ akcje i ich nabrałem. Gadam specjalnym głosem. Dali się nabrać dopiero za drugim razem. Oni wcale nie są tacy niemyślący. Też mają jakieś tam IQ, ale mniejsze ode mnie. Dobra, chodźmy do nich, spytajmy się i bardziej teraz będziemy nalegać, aby tą rakietę już stawili jak najszybciej UFO. No chciałbym to zobaczyć po prostu i już polecieć, nie? Ja już funąć, fiu jak płak, ja bym leciał jak płak, nie? Czyli ten ptak, nie? A jeśli nie jestem ptakiem, nie potrafię fluwać, a w kosmosie ciężko fluwać. No, jak kosmitaju? Wszystko już jest małe w porządku? Coś potrzebujecie? Mam jeszcze w... UFO! Aj, nie, ja nie chcę UFO! Tym UFO nie da rady połecieć na Ziemię! Nie nabierzecie mnie. Widzowie, nawet szaj na to nie patrzcie, tym UFO nie da rady lecieć do góry, ja wam nawet pokażę. Kośmitaju, jak wam meteoryt! O nie, odbudować to wszystko! Kośmitaju, ty jeden odbudować, drugi zdać mi... O tak, pięknie, patrzcie, wejdź na to UFO, potrafię łatać, nie? Lewitujesz, spójrzcie. O, utknąłem, przejdź, gana. Ciężko się tym szczeluję, widzicie? Ja lewituję, jakbym latał, nie? Ale nie mogę się wnieść w górę, nie mogę polecieć wysoko do Ziemi, więc to nie jest to UFO, jakie potrzebuję. Musimy im dokładnie wytłumaczyć, że to jest to, co Aurox, tą rakietę, nie? Co się wpływa, okej, wyjdźmy z tego. Słuchaj, kosmitaju, rakieta, co on buduje? To jeszcze jakieś kabelki? Chyba, co będzie rakieta chyba? O, czak! Łączą to! To się dzieje! Tak jest! Szabada, mydełko fa! Jesteście najlepsi już nigdy dotąd! Tak się nie cieszyłem! Pa, pa, ba, ba, psia, ba, ja, ba, da, ba, da, widi, 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 kiedyś chciałem zostać piosenkarzem. Możecie napisać w komentarzu, czy bym nim mógł zostać? Czy dałbym radę zaśpiewać coś? Jak będzie dużo komentarzy o głosu tak, to wtedy zostanę piosenkarzem w Minecrafcie. O! Na 20 tysięcy łapek w górę pod tym filmikiem nagrywam piosenkę. Czekajcie, powiem wam normalnie. Słuchajcie, jak tutaj wbijecie poważnie 20 tysięcy łapek, to ja zacznę przygotowywać się i nagrywać piosenkę własną z Minecrafta. Co wy na to? Bym normalnie śpiewał. Postaram się jak nigdy dotąd. Ale to zrobimy taki próg łapkowy 20 tysięcy. Zobaczymy, czy się uda. Dobrze, już jesteśmy. No mining, idziemy teraz. Mydełko fa, siabada, ty. Co oni tu tworzą? Wow, jakie te? Kable czerwone, jakieś przełączone. Co to jest w ogóle? Nie znam się na tym. Ten stoi się, patrzy, nic nie robi. Czy ja coś napisał? Nie, to jest cała tabliczka. Tu też jest cała tabliczka. Ty, to róbcie to szybko. Tutaj coś zapiszcie? Coś pisze? Nie. A na tej? Wszystkie stare tabliczki. Czy może by je zniszczyć, bo ja się tu pomyłem, że aż on tu napisał. Jaki oni robią kładwacz! Wow, jakie fajne, nawet się wysłowić się potrafię w tym mierzu. Ups! Zepsułem jedno. Przepraszam? Niechcąco! Przepraszam, nie, to nie zrobiłem tego specjalnie! Przepraszam! Ja tylko miszklikiem, dobrze! Jeju, już się musiał na mnie rzucać od razu. Chociaż chyba nie lubię, jak ktoś się wkurza przy pracy. Czekajcie, może się lepiej oddalmy troszeczkę. W rączkę nic nie biorę, żeby mi nie przeszkadzać. No przecież przypadek kiknąłem jedną rzecz i ten. Już o jem patrzę, jak oni do mnie podeszli, nie? Już się przepychali. Jeju, niechcąco. No idź, musimy patrzeć na ich płacz, jak oni to łobią. Może się nauczymy, czy to będzie potrzebne nam w przyszłości. Na pewno nie, bo już nie będzie chciał leć na żaden księżyc, że na inną planetę już nigdzie nie polecę, nie? Bo już jak takie rzeczy mają żyć, jakieś inne istoty, kosmitały, nie wiadomo jakie cuda, no to ja podziękuję za to czas. O, ten już coś bije na środku, wszędzie jest opokablowane, jak to wygląda. O, tak. To jest rakieta, to jest rakieta, rakieta, tak, tak, na ziemię, ale mnie dłeście przeszły, widzowie, o to chodzi,
Słuchajcie, wiedziałem, że oni mają ją. Wiedziałem, że potrafią zbudować. Teraz tylko po prostu wsiadnijmy i polećmy. Będę też im kazał, aby weszli razem ze mną do tej rakety. Nie wiem, czy się razem pomieścimy, a jak nie, no chciałbym ich za wszelką cenę wziąć razem na ziemię. Dlatego, żeby mi pomogli z Auroxem. Mogą go wziąć z powrotem na księżyc, coś takiego, nie? Bym po prostu mu za to się odwdzięczył, no. Dobrze, to co? Ja już siadam? Mogę wskakiwać do tej rakiety? Kośmitaju, czy mogę wejść? Ja też drugim. Kiwnijcie głową. O, już mogę wejść, dobrze, okej, wchodzę. Czekajcie, jak się klikał, jak to wygląda, jak fajnie, rakieta, tak jest. Uwaga, klikam na nią. 3, 2, wy możecie jakiegoś łapeczkę w górę i subskrypcję, kto jeszcze nie kliknął, to przypominam. W tym momencie jest to ostatni moment właśnie na kliknięcie łapeczki, subskrypcji, komentarza, kto chce, to bym był wdzięczny. Subskrybujcie za 3, 2, 1, tylko pamiętajcie o dzwonku, żeby kliknąć. A już jestem w środku rakiety, tak jest! Spójrzcie! Jestem! Wow, jak to wygląda, ale fajnie, koziaczko. Dobrze, jak się teraz z czym startuje? Kośmitaju, bo klikam. Czekaj, wysiadam jeszcze raz, nie? Okej, weszłem. Dobra, Kośmitaju, jak się z czym startować? Tylko nie wiem, obłaczam się? Czy to się rusza w ogóle? Co się stało? Wow, co to jak jest, że wybuchy? Ej, czemu tu się wybucha? Co tu się dzieje? Czekaj, wysiadam. Jakieś wybuchy? Czemu? Kto to zniszczył? Gdzie jest rakieta? Po co to było w ogóle? Co to były za wybuchy? Jakby słyszał TNT jakieś podpalane? Kośmitaju, co to było? Kto to rzucał? Nie ma rakiety! Gdzie jest rakieta? Ej! Flaga. Jaka flaga biała? Czy flaga poddania się? Dlaczego? Przecież rakieta działała, wszedłem do niej, byłem w środku. Co się stało? Budować drugą, ale już! Już budować drugą! Kośmitaju, słyszysz mnie? Czekaj, strzałem tabliczkę, zobaczmy co napisze. No nie gadajcie, że oni długo makiety nie wybudą. Prawie leciałem, no już byłem. Kośmitaju, no. Ja nie mieć czasu, szybciej dopisz i buduj długą makietę z nim. O, jak się pojawiło. Uwaga, czytamy. Dopiero jutro mogę następna? Jak jutro następna? Dzisiaj nie ma jutro. Dzisiaj tu stawać tutaj, już. Jak chcieć na ziemię lecieć. Nie ma czasu na jutro, słyszysz mnie? Tak jest, budować. Nie pchajcie mnie. Czekaj, muszę wyskoczyć. Budować drugą makietę, ja was obserwować jak wypatrujecie. Nie wyjdę stąd i się nie ruszę, dopóki nie zaczniecie budować tej drugiej rakiety. Tam już do łodboty. Nie wyjdę stąd, bo mnie już kujacie, zacznę krzyczeć na was. Może schówcie to? Przepraszam. Weź to miecz. Nie róbcie. Przepraszam, nie chciałem was ułazić. Dobrze, jutro to już budujcie. Wyciągnęli na mnie miecz i ten coś dziwne coś, co mnie przycinajcie, wiecie? Ja nie mogę się tak do nich szapać. A czemu to dopiero jutro? I że usiadli się! Odpoczywają! Co za bobko... Ale patrzcie, siedzą! Co wy? A dobrze, dobrze. Odpoczywajcie się, będę nie wytrzymać z nimi. A jutro macie coś budować. Kim nogą do mnie głową? Jutro? Na pewno? Kośmitaju? Jutro. Pa! Siedzą się robotnicy, odpoczywają. Pa, jak to wygląda? Siedli sobie i patrzą teraz na tę. Na tą budowę, co zrobili. Czekajcie, Kośmitaju, siedźcie sobie, zaraz do was przyjdę. Nie wierzę, nie. Teraz sobie zrobili jakiś odpoczynek. No nie wytrzymię, nie. Ale co im mogę zrobić sam? Musimy poczekać do jutra. Ale już wiemy za to, że mają rakietę, są w stanie to zbudować i możemy polecieć. O tak, dobra. To co, widzimy się jutro. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Wbijajcie na mojego Discorda. Tutaj możemy wspólnie razem pogadać, popisać. Też mam Facebooka, do którego możecie dać mi do znajomych, albo Instagrama. Wpadajcie na moje social media. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. I zobaczcie ten mój wcześniejszy filmik. Tutaj wam na środku ekranu się wyświetla. Zobaczcie ten mój kanał Smile Slow i drugi Smile Slow Game. Zobaczcie te moje kanały. Wbijcie sobie sprawdzić, co nagrywam dalej. I widzimy się jutro. Ja i tak jestem szczęśliwy. Na razie.